Siemanko, kochani, jak tam u was pogoda? Bo u mnie w dniu, kiedy to nagrywam, czyli 27 czerwca na dworze, na zewnątrz, w cieniu jest 34 stopnie. Nic się człowiekowi nie chce, poci się od samego stania i oddychania i na pewno w taką pogodę nie chce się za długo stać przy garach, no jak wiadomo, jeść trzeba. Dlatego w dzisiejszym vlogu pokażę wam wyjątkowo prosty przepis na ketogeniczne Oreo z patelni. Będzie to w połowie ciasto, w połowie omlet. Sami zobaczcie. I do mojego keto Oreo będę potrzebował 6 jajek, 4 łyżki kakao, 30 g masła, serek mascarpone, śmietanka 36%, gorzka czekolada u mnie to jest dzisiaj 80% zawartości kakao, naszą keto kokainę, czyli erytrytol, i wiórki kokosowe. Tyle. Na początek, moi drodzy, ja podzieliłem sobie te składniki, które będą mi potrzebne na omlet, bo tych omletów będą dwa. Tak więc 3 jajka, 2 łyżki kakao, łyżka śmietanki i jedna łyżka lub łyżeczka, w zależności jak bardzo słodkie lubicie, erytrytolu. Oczywiście erytrytol to sobie zmielcie, jak macie młynek. Ja niestety chwilowo nie mam, więc będzie w takiej postaci. I składniki dokładnie mieszamy. I teraz na masełku smażymy naszego omleta. Później wracamy, robimy drugiego takiego samego. Oczywiście pamiętajcie, że nasz omlet trzeba obracać, trzeba podsmażać z dwóch stron. Moje omlety, a tak naprawdę warstwy mojego keto Oreo już się chłodzą. No i teraz przystępujemy do nadzienia. I nadzienie będzie to tylko mascarpone, czekolada gorzka starta na grubych oczkach i erytrytol. I dam całe opakowanie, 250 g mascarpone. Jedna lub dwie łyżki erytrytolu, a damy dwie, będzie bardziej słodziusiu. Jeżeli chodzi o czekoladę, to dałem pół tabliczki. Jeżeli, moi drodzy, lubicie grubsze, takie większe kawałki czekolady, to zamiast ścierać ją na tarce, to możecie po prostu tak oskrobać nożem. Możecie również zasubskrybować mój kanał Keto Aktywnie, koniecznie z dzwoneczkiem. Dzięki temu dzwoneczkowi każdy vlog, który ja opublikuję, wy go dostaniecie w powiadomieniach. Moje omlety lub warstwy keto Oreo wystarczy teraz tylko po prostu przełożyć kremem, ładnie go rozsmarować i to już praktycznie będzie koniec. Dodam jeszcze właśnie na wierzch trochę wiórków kokosowych dla ozdoby. Wiem, że w oryginalnym Oreo wiórków nie ma, ale tam też nie ma na przykład mascarpone i innych rzeczy. No to jest cukier, chemia i inne niefajne rzeczy. No i zobaczcie, moi drodzy, jak to pięknie wygląda. Smakuje jeszcze lepiej i tak jak mówiłem, jest to bardzo prosty przepis. Zresztą jak wszystkie przepisy, które pokazuję na moich vlogach na kanale Keto Aktywnie. Jeżeli nie wierzycie, obejrzyjcie poprzednie, zostawcie też subskrypcję wraz z dzwoneczkiem. Oprócz tego jestem również jeszcze na Instagramie i nawet na TikToku zacząłem się wydurniać, serio. Ale tak jak mówiłem, jest gorąco, nic się nie chce, trudno, ale na trening i tak pójdę. Wam również polecam, bo oprócz keto trzeba być aktywnym, trzeba żyć keto aktywnie. Dziękuję wam, moi drodzy, widzimy się niebawem. Trzymajcie się, hej. Jest dobrze.